Zwierzyniec. 430 lat historii, kultury, przyrody. Jak to wszystko się zaczęło? Była tutaj pradawna puszcza, wśród której wiły się strumienie i rzeki, roztocze. Zwierzynieckie założenie Jan Zamoyski starannie lokował w terenie. Był to teren Puszczy Szczebrzeskiej, którą w 1593 roku włączył do ordynacji zamojskiej. Sięgała ona od miasta Szczebrzeszyn aż po rzekę San. To była pierwotna puszcza i była przez wiele lat tematem westchnień Zamoyskiego, ponieważ postanowił właśnie tutaj wybudować willę pod miastem. Wyobraźmy sobie, jakby to było, gdyby takie miejsce jak Zwierzyniec powstawałoby teraz, współcześnie. Ktoś z wizją z idealnego miejsca pośrodku puszczy, u stóp góry, stwarza swoje miejsce zupełnie od zera. Angażuje do tego świetnego architekta, tworzy piękną willę. Wokół tej willi przechadzają się zwierzęta, ma piękny ogród. Dlaczego wybrał akurat to miejsce? Myślę, że duży wpływ miała na to przyroda. Otóż Zwierzyniec otaczała pierwotna roztoczeńska puszcza i to właśnie tutaj najlepiej było odpocząć od trudów codziennej pracy. Tenże kanclerz zrealizował idealne miasto Zamość i idealną willę Zwierzyniec, angażując do tego zadania włoskiego architekta Bernardo Morando, którego związał dożywotnim kontraktem. Zaprojektował on willę zwierzyniecką według wzorów Vasariego, to znaczy miasto, willa pod miastem i właśnie willa pod miastem to jest Zwierzyniec. Znajdujemy się dokładnie w miejscu, gdzie zachował się ślad willi. Spodziewamy się tu odnaleźć i potwierdzić tym samym materialnie układ pomieszczeń budowli 60 metrów na 12 metrów. Centralna to będzie sień ze schodami trójbiegowymi na piano nobile z kaplicą Boga Rodzicy i pomieszczeniami dla królewskich gości. Z sieni dostępne były podwojami, czyli drzwiami o dwóch skrzydłach rozwieranych w układzie amfiladowym, to znaczy mniej więcej po osi, w dwóch traktach, wielkie pomieszczenia. Jeden trakt to był ogrodowy, a drugi frontowy z podjazdu. Jakie to największe pomieszczenia, które spodziewamy się tu znaleźć? Ano stołowy, zwany też biesiadnym i vis-a-vis sieni, równie wielki, balowy, no sala do tańca. Potem następowały zarówno na prawo, jak i lewo pomieszczenia mniejsze, bilardowy, bawialny, biblioteka, no nie była mała, bo 12 tysięcy pozycji. Na końcach wreszcie skrzydeł tej budowli na 60 metrów długiej były apartamenty mieszkalne. Tam były kręte schody prowadzące na półpiętro. Dlaczego nie na poddasze? Bo w owym czasie poddasza były bezprzełazowe. Skąd my to wszystko wiemy? Otóż willa trwała 250 lat i przechodziła remonty, ale najważniejszy remont generalny miał miejsce w 1732 roku, w połowie XVIII wieku, bo to pewnie latami trwało, ale w połowie XVIII wieku. Zachował się z tego czasu, we fragmentach niestety, inwentarz pałacowego obejścia. Tam dowiadujemy się o centralnej bryle willi. Była ona piętrowa, poprzedzona portykami na ośmiu słupach.
Mamy jeszcze mapę bardzo dokładną, geometryczną, czyli pomiarową z 1829 roku, która przedstawia willę drewniane, jej oficyny i zabudowę drewnianą. I również pokazuje zwierzyńczyk i granice oparkanionego lasu. Modrzewiowa willa przetrwała 250 lat. Z opisów i opracowań wiemy, jak wyglądał sam budynek. Jednak willa to znacznie szersze pojęcie. Willa obejmowała układ architektury drewnianej, głównego budynku, oficyn i w pewnej odległości zabudowań gospodarczych. Był rozległy układ wodny, który był naturalną formą obrony, dlatego przetrwała 250 lat. Także ogrody włoskie, które przesiekami przechodziły w otaczający krajobraz, dochodząc aż do pobliskich wzniesień. Elementem był zwierzyńczyk i przede wszystkim zwierzyniec. To obszar tej puszczańskiej przyrody, otoczony parkanem około 30 kilometrów. Dziś fragmenty tej pierwotnej puszczy chroni Roztoczeński Park Narodowy, który od prawie pół wieku funkcjonuje na tym terenie. I również turyści przyjeżdżają do zwierzyńca, żeby właśnie tutaj zaznać spokoju, odpocząć od pracy i od codzienności. Niezwykłe początki zwierzyńca wpływają na nas i dzisiaj. Jednak czy zdajemy sobie z tego sprawę? Zwierzyniec to nie tylko popularna turystyczna miejscowość, ale także miejsce pełne tajemnic. Nawet wieloletni mieszkańcy zwierzyńca nie wiedzą, jakie historie kryją się za starymi budynkami, nie mają pojęcia o istnieniu willi, która tak naprawdę przecież dała początek naszemu miasteczku. Muszę przyznać się do takiego pobieżnego oglądania zwierzyńca i do momentu, dopóki nie spotkałam członków stowarzyszenia, właśnie tak patrzyłam. Patrzyłam przez pryzmat kościółka na wodzie, patrzyłam przez kompozycję barokową, patrzyłam przez stawy echo jako element układu oddzielnego, zupełnie krajobrazowego. Nie mając pojęcia, z czym mam do czynienia, a tak naprawdę niedaleko mieszkam i to jest kompletny wstyd. I dopiero po tym, jak spotkałam członków stowarzyszenia, zobaczyłam, że to o coś zupełnie innego chodzi. I rzeczywiście mnie to zafascynowało i do tego zainspirowało, do tego, żeby szukać. Dopiero właśnie jak spojrzałam na to zupełnie inaczej, dostrzegłam magię tego miejsca. Magię, co ono tak naprawdę znaczy i jak wielką rangę posiada. I to w ogóle czyni, w ogóle wszystko to, co zrobiło już stowarzyszenie, żeby uświadomić ludziom, czym jest zwierzyniec, to w ogóle pokazało odmienną twarz i pokazuje, że ten obiekt to jest obiekt niezwykły na skalę europejską. W historii ogrodów, tego, co uczyłam studentów i zawsze im tłumaczyłam, że szeroko w krajobraz spojrzała dopiero Izabela Czartoryska, i zawsze im tłumaczyłam, że to był przełom tak ogromny, że to zmieniło w ogóle spojrzenie na cały krajobraz Polski, bo włączyła właśnie otaczające wsie, osady, szeroki krajobraz, doliny rzeczne, tak? I to w ogóle złamało i wybudowało tak naprawdę krajobraz Polski taki, jaki oglądamy w chwili obecnej. I tego jakby cały czas konsekwentnie tego się trzymałam, tak zwierzyniec wywrócił zupełnie moje spojrzenie na architekturę krajobrazu, bo właśnie okazało się, że dużo, dużo wcześniej był taki człowiek, który przyjechał do zwierzyńca i który dokonał właśnie takiego oglądu szerokiego krajobrazu i właśnie kompozycji, wielkoskalowej kompozycji ogrodowej połączonej z krajobrazem naturalnym już w renesansie. I był to Jan Zamoyski i to zupełnie zmienia perspektywę historii ogrodów i postrzegania krajobrazu kulturowego.
i o czym zupełnie nie miałam pojęcia. Właśnie to jest czymś tak niezwykłym, niespotykanym, bo właśnie w ogrodach krajobrazowych szukamy tego połączenia doskonałego natury z człowiekiem, a tu okazuje się, że właśnie w renesansie, w układzie kwadratu zawarto tak szerokie osie widokowe, wszystko to wpisano w idealny geometryczny kwadrat, nawiązano do układów Padwy. I właśnie to wszystko w idealnych rytmach, połączeniach odzwierciedla się do dnia dzisiejszego w krajobrazie zwierzyńca. I to jest naprawdę ewenementem na skalę europejską i jak najwięcej i jak najszerzej powinniśmy o tym mówić, bo to zmienia w ogóle spojrzenie na historię architektury krajobrazu w Polsce. To jest ciekawostka na skalę światową. Sprowadzeni tu urzędnicy wraz ze swoimi rodzinami tworzą społeczność z życiem kulturalnym, mają swoją szkołę, pocztę, szpital. Tworzy się miasteczko nie w wyniku naturalnego rozrostu osady, lecz jest od zera stworzona miejscowość. Tak właśnie powstał nasz zwierzyniec. Współcześnie mielibyśmy szalony projekt, o którym rozpisywałyby się media na całym świecie. Myślę, że kręciliby mnóstwo rolek z powstawania takiego właśnie projektu. Ja pracuję w szkole i wiem, że wśród młodzieży ta świadomość jest jeszcze mniejsza. Dlatego chciałabym połączyć działalność w stowarzyszeniu ze swoją pracą w taki sposób, aby pomóc młodym ludziom zrozumieć, jak ważne jest, aby z dumą mówili o historii swojego miasteczka i czynnie włączali się w dbanie o jego dziedzictwo. Również od Ciebie zależy, czy dziedzictwo zwierzyńca zostanie wykorzystane dla dobra nas wszystkich i zachowane dla przyszłych pokoleń. Pomóż nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców, byśmy mogli wspólnie kontynuować to dzieło. Zwierzyniec z każdej strony otoczony jest lasami i ta zieleń wnika do niego, wypełniając całą wolną przestrzeń i przepięknie współgrając z zabytkami, których mamy tutaj przecież bardzo dużo. Funkcjonowała na tym terenie ordynacja zamojska, pozostawiając po sobie bardzo bogatą historię i kulturę tego miejsca. Każdy taki budynek niesie ze sobą historię ludzi, którzy w nim mieszkali, którzy w nim pracowali, wydarzeń, które miały tutaj w zwierzyńcu miejsce. I myślę, że warto zachować tą piękną relację właśnie historii pod postacią zabytków i tej pięknej przyrody, która w tym zwierzyńcu jest. Niech to trwa, niech dalej przyciąga do zwierzyńca ludzi, którzy chcą to zobaczyć. Michał, możesz?